Szanowny Radny, chciałem dopytać Panie Burmistrzu, bo wiadomo, już tych działek przemysłowych nie mamy. Czy jest jakiś wniosek, czy będą o pozyskanie następnych terenów? I jaka po prostu jest możliwość otrzymania pieniędzy na ten cel? Jak wspomniałem, prowadzimy rozmowy. Prowadzimy rozmowy z mieszkańcami Kolna, którzy mają nie tylko Kolna, ale z właścicielami gruntów. Rozmawiamy w tej chwili z kilkoma osobami, które mają łącznie nawet około 11 hektarów. Taki obszar umożliwiłby nam złożenie czy aplikowanie o środki na uzbrojenie terenów. Mamy naprawdę czym się pochwalić, bo jesteśmy chyba jedynym samorządem w Polsce, który zrealizował w 100% zadanie już w tej chwili. Chyba nie ma drugiego w Polsce takiego, który otrzymał dofinansowanie na tereny inwestycyjne i mieliśmy ich, jak na naszą wielkość miasta, wcale nie mało, bo 12 hektarów. Dzisiaj już nie mamy żadnego. Myślę, że niebawem te tereny inwestycyjne będą zupełnie inaczej wyglądać, bo rozpoczynają się w tym roku sporo również. Dlatego rozmawiamy. Ja się bardzo cieszę, że tak się stało. Myślę, że ten pomysł, który przywiozłem, czyli jak zostałem burmistrzem, był sceptycznie przez niektórych odbierany, że to robi w pole, że to ach, tyle pieniędzy. Się okazało, że tak naprawdę miasto nie dołożyło nawet grosza do tych terenów. Grosza. Tak naprawdę to jeszcze może trochę nam zostało, bo kupiliśmy tereny. Uzbroiliśmy z wysokości około 90% dofinansowaniem, czyli tereny były wkładem. Po sprzedaży tych terenów odzyskaliśmy te pieniądze, które wyłożyliśmy. Mamy je za darmo, te tereny, tak? Za darmo. I myślę, że to jest przyszłość miasta, że to posiadanie terenów jest motorem napędowym. I jeżeli by się pojawiła na okazji, to też czasowe, że to będzie trzeba milion czy półtora miliona, bo być może prowadzimy jeszcze rozmowy i będzie to 14 hektarów. Nie wiem, jakie ceny będą, na pewno na zakup tego gruntu będą potrzebne pieniądze, ale uważam, że taka inwestycja jest to inwestycja w przyszłość, ale jest to inwestycja w rozwój. I na pewno, jeżeli byśmy się dogadali co do sprzedaży, to na najbliższej sesji postawię wniosek o przeznaczenie pieniędzy na zakup, bo Szanowni Państwo, czas mamy do końca kwietnia, tak? Do końca kwietnia musimy złożyć. Jeśli nie, jest to ostatni nabór na uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Problem mamy taki, że nie ma dużo chętnych do sprzedaży gruntów w Kolnie. To jest problem. I oferujemy wcale nie małą cenę naprawdę za grunty.